Witam was w kolejnym Zagrajmy. Tylko może być już tak, że będę miał jakieś sprawy. Ale dobra, w poprzednim odcinku gadaliśmy z Wengarem o tej, powiedzmy, klątwie, co ciąży na Arinie, że tak powiem. Poza tym, czy ja mam włączony mikrofon? Mam włączony. Aby OBS pamiętał, że mam mieć włączony. Bo rzeczy mi się działo z kompem, w sumie jak zawsze. Ale dobra, co ja chciałem robić? Dobra, w pełnym słońcu. No, no to zrobię. No, why not? W sumie w krypcie to nic tutaj nie znalazłem. W sumie to nawet nie pamiętam, jak to było z... Znaczy mówiłem, jak to było ze zbroją, ale... Jakiś mentik teraz mam, jakoś niewyspany, wiecie, takie tam sprawy. A dobra. W sumie najpierw mogę zrobić to zdanie dla murarza. Co mnie zdziwiło, że tam pisał, że mam murarzowi zanieść 4 listą kończynę. A jeszcze tego przedmiotu nie odebrałem. Nie mam tego. Jakie moce. W sumie ciekawe, że to dwa identyczne kamienie, ale dobra. No nic, idziemy. Pomarasza. Poza tym, że będzie to dość śmieszny wątek. Ech, baby. Ja. No nic, idziemy. Wykonać zadania. Na. Dobra, teraz najśmieszniejszą sprawą będzie ten. Z tymi sterkami. Już powinien dać, ale bo w końcu zainwestowałem tam w walkę trochę. I już obrażenia się dzieją. Dobra, tam jest ten. Tam będzie ten. Właśnie kaplica strzelatów, nie mam podejść do tego deszcia. W sumie może bez mojego syna. Da tekstu? What the fuck? A ja od razu dostałem. Okej. Okay. Czy gdzieś z przodu jest? Ja jest. Ciekawe, że teraz mi to da do przodu. Więc masz. Pani! Dogadałem się ze skrzatami. To z nimi da się dogadać? Jestem pod wrażeniem. Dały mi tę czterolistną koniczynę. Jeśli będziesz ją nosił, nie będą cię niepokoiły. Jestem twoim dłużnikiem. Może teraz uda mi się skończyć most przed pierwszymi śniegami. Ale... Twoja nagroda. Kija. Książka upłatnie potrzebuje kasy, ani też. Przyda mi się pomocnik w postaci twojego syna. To dzielny chłopak, chociaż niespecjalnie bystry. Będzie ci towarzyszył zawsze, gdy będziesz przemierzał pola. Dziękuję. Cześć. Witajcie, panie. Daruj sobie tego pana. Jestem Geralt. To zaszczyt dla mnie, pa... Geralt. Jak sobie radzisz z łukiem? Najlepiej we wiosce. Trafiam w jabłko z 50 kroków. Świetnie. Słucham. Zapytajmy go o to. Nie chcesz zostać budowniczym jak ojciec? Raczej nie. Wiecie, panie, to znaczy Geralt. Jak ojciec remont zrobił w chałupie, to drzwi się nie domykają. Po schodach nawet kot się boi chodzić. A jak pada... Wystarczy, rozumiem. Zresztą, ja z łuku wolę strzelać. Kiedyś pojadę na turniej do Wyzimy. Mam nadzieję, że ci się poszczęści. Słucham. Najpierw powiedz mu, żeby to... Nie chcę, żebyś próbował mieszać się do walki bezpośredniej. Mogę o coś spytać? Pytaj śmiało. Prawda to, że sposobem na bazyliszka jest lustro? Jak dobrze przygrzmocisz, to lustro jest dobre na każdego potwora. Osobiście wolę miecz. Ale legenda... To tylko legenda. Chodźmy zapolować na południcę. To jest dla mnie najlepszy ten tekst.
Jak dobrze przygmocisz jestem. Przy okazji dopiero teraz włączyłem czasomierz, no nie? Dobry jestem. Yeah. No i dobra, idziemy teraz na pola. Przejdźcie na pola. Ja mam być za mną szedł teraz powoli. No to nawet to wsparcie się przyda. Shit. Co, gdzie, jak? O, super, Ewa tu będzie. A, daj. To jest? Czyżby mi się coś zbagowało? Jak to wygląda? O, odbagował się. Oh yeah. What the fuck? Gościu, przecież ty nie miałeś się wmieszać do walki bezpośredniej. Nie rozumiesz? Come on. Dobrze, pierwszy raz mam te budzi z tymi potworami. Poza tym taką liczbę. Zwykle mi się tak nie bugowali. To znaczy, może to znaczy, że gra może się wysypać na start. No to zbieramy to, co ważne dla mnie. Czyli składniki. A i teraz możemy iść. No, zjedzmy to coś. Nie ma to skrzyneczkę zjeść, żeby mi odzyskać prawie całe zdrowie. I odzyskaliśmy. No, całe. Nieźle. Trochę się stuliśmy, ale okej. I mam jedno miejsce, yeah. Zjedzmy wątowy bestii. Wow! Gra, dobry jesteś, od razu dwa zjadłeś? Kurde. Nieźle. Jak na gratę, to nieźle. I bardzo was przepraszam, jeśli słyszycie jakieś tam trąbienie, ale po prostu u nas jest taki mały problem z wodą. W sensie takim, że u nas w miejscowości wykryto bakterie koi i teraz dopiero oni sprawę rozwiązują. No w sensie takim, że 30 sierpnia wiedzieli, że coś jest nie tak z wodą, ale dopiero 1 września stwierdzili, znaczy może co, 30 sierpnia zobaczyli, a 1 września dopiero zaczęli działać. Fajnie, no nie? A, i miałem zapisywać, no nie? Dobry jestem. No nic, idziemy. I teraz będziemy polować na fragmenty zwierciadła. No i się cieszę. Ale no nic, idziemy. Dobra, cztery szybki. Żeby mieć przygotowane. Czy tutaj coś było? Znaczy, wiem, że tutaj, wiadomo, że to jest to przejście na górę. I tylko ognisko, więc w sumie nic nie ma. Dobra, tam jest fragment aliny. Nie ogłuszysz mnie. Jestem za szybki do ciebie. No. Dawaj szczątki. Zaraz, żeby... Już się bałem, że pad kogoś atakuje. No zobaczę. No to jest... Południca. Południca. Olej przeciw upiorom. Czy ja mam taki olej? Tam na tu pojadę. Widzę, że to chyba to wszystko. Nice. Dobra. Pat. Alvin. Może raz pamiętam, że w edycji zwykłej mi się tak to wszystko... Oni zacięli mnie tak, że nie mogłem wyjść.
dosłownie. Jak ja ciężko walczyłem z tym. Znaczy nie ma inak. Jadłaina. No nic, nie będę robił to specjalnie. Oleju daj nie tutaj. Na bestię. W sumie to ciekawe, że nada mało obrażeń zadaje, ale niestety no. Mój sposób walki jest chyba nawet kiepski. Znaczy prawie maksimum jest. Mam wszystko pełne obrażenia, ale mało bólu zadaje. No niestety. Na. Więc lecimy. W sumie ten olej jak tu pojadł mi się potem czyta. Panna młoda się nazywa. Nie wiem, jak to koło ciała by się. W sumie jestem ciekawy, czy mogę ja dostać taką z tym silnym. Nie wiem. Kuźwa mać. Nada. Pat nic nie jest. Kurwa, umrze. Nie ma jak to zazwyczaić, umrze. Dobra, teraz będę musiał uważać, jak chodzę. I się rozglądać, bo niestety. Albo po prostu padł uruchomił Given. Chyba tam jest południca. Wyznawca Dagona. No spoko. Na wypadek przygotuję miecz. Jezu! Zostaw go! Jezu, co? Oni cię chyba nie lubią, wiesz? Pat? Nie lubią Pata. W sumie, Pacie, gdzie twój kot? Tak, Pat i kot, kot i Pat, przyjaciel, o tak. Czekaj, jak to tam szło? Dobra, lecimy. W końcu trzeba coś rozwalać. Po co bijeć? Dobra. Zawsze czy mogę dać z nią atakiem z tym silnym podejść. Jasne. Zwykle ja myślałem, że trzeba z tym szybkim je męczyć. Bo wiecie to. Południca. No dobra. No, w sumie niedługo będę miał kolejny poziom, co mnie cieszy. Kolejny złoty talent dla mnie będzie. Także więc... Nie będę musiał się już w końcu męczyć z tymi wstępnymi. Będę mógł zadać, gdzie będę chciał. Dobra, tam jest panna młoda, więc ją zabijemy. Nie ma jak tak zabijać pannę młody, no nie? Pannę młode. Panny młode. A masz i z buta i miecz. Boże, jak ja słyszę dźwięk tego psum, to się boję, że zaraz umrze. Bas mi umarł, Pat. Nie dbałem o niego i zdechnij. I przepraszam, że uderzyłem mikrofon. Chciałem się po nosie wydapać. No, idziemy. Na. Poza tym jeszcze sobie tu... No dobra, zabijamy. Zabijamy ostatnią panną młodą, co ma fragment zwierciadła. Będziemy musieli złożyć usterko. Rany boskie. Znaczy, w sumie to mnie zawsze tak... Jak ja... Geralt! Geralt! Prosiłem, żebyś się schował, jak będzie niebezpiecznie. Ja... No wiesz, Geralt, słyszę głosy. Te wszystkie kobiety, które tu żyją, one do mnie mówią. One nie żyją, Alwinie. Geralt, czym ja jestem?
Ludzie się mnie boją. Jak myślą, że ich nie słyszę, to nazywają mnie diablim bękartem i czarcim nasieniem, albo dziwadłem. To głupcy. Nie ma w tobie nic złego. Ludzie boją się wszystkiego, co inne, niezwykłe. Ja chcę, żeby mnie lubili. Nie chcę widzieć ich śmierci. Co mam zrobić, Geralt? Raz mu to powiedziałem, to zapamięta to, zapamięta to, zapamięta to. Musisz ukrywać to, co widzisz, swój dar. Niełatwa jest droga odmieńca. Dziękuję, Geralt. Jak z tobą rozmawiam, czuję się lepiej. A jak ja z tobą rozmawiam, to się czuję coraz gorzej, wiesz? No, to wyjesz mnie, dzieciaku, no. Rozumiem. Dziecko macy! Bez przesady, no. Dziecko zawsze kwiczy za mnie niespodzianki. Boże. Nie wiem, znaczy... Dobra, daj jakiś wątek z tym dzieckiem niespodzianki, tylko najśmieszniejsze jest to, że to jest wątek, który został tylko w Wiedźminie jedynce. To wszystko. Wiedźmin jedynka to jest tylko tyle. Tyle napotykamy Alwina. Potem nic. Żadnego słowa o nim, nic. To tak jakby odrzucili ten pomysł. Bo chyba się ludziom nie spodobało. O, tam jest ciało. Wow. Czy ja przegapiłem darmowy lód? Jasne. W końcu 16 renów nie chodzi piechotą, no nie? No i dobra. Idziemy dalej. I znowu. Dostawca wody. Teraz na inną ulicę. Dobra, wilki. W sumie mnie dziwi, dlaczego mój miecz powoduje zatrucie. To mnie jedynie ciekawi. Wow, jeden ekspanasz. Tam jest za mowy. Trochę przegapiłem rzeczy, niestety. Tak, miałem pogadać z pustelnikiem, to później. Wow. 20, więcej tego. No nic. Lecimy. No. Idziemy do lepszego rzemieślnika, to ten powie, żebyśmy przyszli później, bo musi się pomęczyć. Chodź tu. Tak. Dałbyś radę złożyć kawałki lusterka w całość? Oczywiście. Za 100 orenów. Umowa stoi. Oto kawałki lusterka. Zapłacę, jak skończysz. Kiedy to się skończy? Ja jestem. Musiałem sobie nosek zmarkać. Jak słyszeliście takie pyknięcie, to oznaczało, że mikrofon wyłączyłem specjalnie do tego. No w końcu muszę korzystać z tego. Po prostu nie chcę, żebym was zagłuszał czy tam straszył. Bo nie wiem, pod jaką głośnością tego słuchacie. O ile mnie słuchacie i takie tam rzeczy. Najbardziej jestem doceniany, nie wiem. No mi nie przeszkadza, że nikt nie daje komentarza. Co do mojego zagrajmy. Nawet przynajmniej osoby mnie oglądają. To jest zawsze coś. Trzeba przyznać. No dobra. Lecimy. W następnym, jak ja mówię o następnym zagrajmy, to tam będę musiał ustawiać głośność i tak dalej. Żeby mnie nie zagłuszał i żebym ja nie zagłuszał. W sumie to chyba zostawię te teksty. Znaczy wiadomo, dialogi na swoim poziomie, tylko... Muszę zobaczyć, jaki tam jest ustawienia dźwięku są. Więc idziemy sobie. Okej. Nie ma jak takie w górę. Zamiast lecieć jakoś
Leci to przede to tylko w samą górę. Zobaczmy, kotka. Co nam powiesz? Z czym do mnie? Chciałem o coś słuch. Zapytajmy o to. Kto spoczywa pod kurhanami, które widziałem przed twoją pustelnią? To grobowce rycerzy, którzy na przestrzeni dziejów polegli w służbie pani. Gawander bronił jej czci przed rycerzem Czarnej Czaszki. Eleverer zginął u stóp jej ołtarza, walcząc z wodną bestią. Grób Borsa jest symboliczny, bo rycerz zaginął w czasie świętej misji. Ostatnim był Bertrand, zwykły karczmarz, który klientom zabronił sikać do jeziora. A kto spoczywa w piątej mogile? Ostatni grób jest zawsze pusty i czeka na nowego czempiona. Jak ręce założył. To potem później zapytam, żebyście wiedzieli, dlaczego wziąłem ten wianek. Kto spoczywa pod kurhanami, które... Tak. Opiekujesz się tymi kurhanami? Tak, w ten sposób służę pani. Czasami w nocy można porozmawiać z duchami jej czempionów. Czerpię od nich mądrość i wiedzę o dawnych czasach. Ja bo teraz zapytam. Będziecie wiedzieć dlaczego, chociaż to będzie swoje z wiele. Do czego służy wianek z nieśmiertelników? Myślę, że kiedyś może ci się przydać. Ciekawe. Zwykle jak go pytałem o ten wianek, ale w sensie takim, że wykonałem coś, znaczy nie, wziąłem inną nagrodę, to on mi mówił, że to służy do odczarowania północnicy. Chciałem o coś zapytać. Co wie? To grupa szalonych upiorów, przemierzających nieboskłon w poszukiwaniu podobnych sobie. Są wrażliwe na magię, szczególnie rytualną. To wszystko, co wiem. No, ty masz jakieś ciekawe rzeczy? Masz coś o wampie? Znaczy tutaj zobaczmy. To na pewno będę potrzebować. Wow, w końcu wydam kasę. No, słowaczku mi się nie przyda. To się przyda ten w epilogu. Tego nie przeczytałem. Dobra. Po prostu kupię teraz to, co będę potrzebować. Żeby umieć robić lepsze rzeczy. Nawet te petardy będę robił. A co? Zielniki. Masz wszystko. Wow, i nagle nie jestem bogaczem. Aha, w końcu. No i dobra. Teraz czytamy. Hild Petiego. Siusta Konna. O, mamy Ceptena Wilka. Gdzie ja go wiem, jest jeszcze na precyzyjne trafienie. Chociaż tam pisało, że poprawia precyzję? Weźmy się nie pieprzy tu? A oczywiście... Co? No sama. A sama znacznie zwiększa zdarzenie, a działa tylko wówczas, gdy licza punktu, że odnosi się w stronę do połowy. Okej, okay, a wiek? Krytyczny ran. Dobra. Więc potrafię robić lepsze eliksiry. Co mnie cieszy. Ale nadal nie potrafię zrobić oleju na wampirę. Zajebiście, nie? No nic. A mogę go coś zapytać? Ale nie mogę. Ja chyba po rozmowie z panią jeziora będę mógł coś zapytać głupiego. A to kiedy indziej sobie. Ale teraz możemy wrócić. Wyciskać jest tylko.
No. To tak, rozwiążę ten wątek i zacznę z panią jeziora robić wątki, bo why not? Bo w końcu trzeba, to jest taki wątek fabularny. I będę się starał związać się trzecią opcją tego konfliktu między Wodrianem i ludźmi, czyli dogadać się z panią jeziora. I takie tam. Czyli będę musiał kurwa mać zgadywać, jakie to były dwa przedmioty, bo poradniku przeczytam, chociaż nie chcę tego robić. Ja lubiłem tam zgadywać. Czytać tam jedną rzecz i odgadywać, co to dał. Jeśli niektórzy łatwo to ogarnęje, ja miałem problemy. Zapewne. Więc wracamy na brzeg, zapytać Elfa, jak tam usterko. No to znowu na pola. Znowu na pola będę zapierdał. Ach, te normalnie questy. Ja się tak nie czepiam tego zadania, ale takie wracanie tutaj, takie typowe RPG, nie? Żeby rozwiązać sprawę. Ale dobra. Czemu się ciekawe, co się stanie, jak ja nie wsypałem Adama? To jest ciekawe. Bo ja go zawsze wsypywałem, to go zamykali. A niby, że zamykali go w chacie, jak ja wchodziłem do tego chaty, tam go już nie było. Tak? Przyszedłem po lusterko. Jest gotowe. Mogę otrzymać zapłatę? Proszę. Oto 100 orenów. Nie rozmawiaj mnie tam tekst. Nie mam przy sobie takiej sumy. Naprawdę. Nie mam 100 orenów. Nie, to jest najśmieszniejsze. A w sumie nie wypytywałem na ten więcej elfów. Tak. Widzę tu więcej elfów. Tak. Uciekliśmy z Wyzimy. W jaskini są ranni i chorzy. Jeśli chcesz, możesz porozmawiać z naszą przewodniczką, Toruwiel. Nie macie problemów z ludźmi mieszkającymi w okolicy? To kraina Pani Jeziora. My, Ensid, wyczuwamy takie rzeczy. Aura Pani Jeziora uczyniła ludzi lepszymi. Jesteśmy tutaj bezpieczni. Chociaż słyszałem o konflikcie z Wodianoj. Kim jest Pani Jeziora? Pani Jeziora to bogini tej krainy. Słuchaj się w plusk wody, szum drzew. Popatrz na zboża, które się kołyszą. Na uśmiechniętych ludzi. Wtedy zrozumiesz. Pojmuję. Zrozumiesz lepiej, kiedy ją spotkasz. Bywaj. Będę musiał się z nią w końcu spotkać. Bo tego nie robiłem. Bo quest. Baladyny. Tak żartem mówiąc. Boże, jak sobie przypomnę. Nie, jak sobie przypominam, w jakie konflikty Baladyna, to Boże. Aida, co ty kurwa robisz? Boże święty. Dobra, no fajnie, że robią to save'a. Ja miałem przed przejściem robić zapisy, no nie? Przed przejściem. Kurwa. Dobry jest. Obadajmy lusterko. Potem powiedzieć, że lusterko nie zadziałało, potem powie, żeby zaśpiewać. Jedyny naszym sposobem będzie jaskier. Nie mam co mówić, no nie? Więc idziemy tu. Tutaj chyba powinna się Aina zjawić. Nie, ona chodzi sobie tu. Co? Piękna południca. Na piękną nie wygląda. Pójdź za południcą. Chodź ze mną. Ta poza. Aino, spójrz w to lustro. Alino? Przyjrzyj się dobrze. To... takie romantyczne. Jestem Alino. Pamiętam. Muszę się śpieszyć. Niebawem wychodzę za mąż. Alino, ty nie żyjesz. Ależ co ty opowiadasz, Wiedźminie? Czuję się świetnie. Tylko trochę tu zimno. Dziwne. Powiedziałbym, że jest piekielnie gorąco. Muszę nazbierać maliny dla ukochanego. Muszę iść po maliny. Geralt, czemu duch Aliny nie odszedł?
czuje, że jest teraz wesoła, bo myśli o weselu, ale ciągle nie wie, że jest duchem. Być może zwierciadło Nehaleni to za mało, aby przełamać klątwę. Kiedyś słyszałem jakąś bajkę o południcy, co to Nilfgaardczyka nie chciała, ale nie pamiętam zakończenia. Bajkę powiadasz? Może trzeba popytać wśród osób, które znają dobrze ludowe mądrości. Obiecałem przecież Julianowi, że uwolnię jego ukochaną. Geralt, a ty masz jakąś swoją ukochaną? Mam, ale to nie twoja sprawa. Wiem, kochasz się w Triss. Jej, level. W końcu. Jeśli uda mi kazać punkty, takie w końcu. I najśmieszniejsze, teraz to mnie dziwi jedna rzecz, że jak mam tutaj zadanie za inną, to nagle mało jest południc. Mało. I kolejny złoty talent, jej! Dobra. Znaczy, Weźmiemy to. Teraz to. I tutaj. Lepszy atak walnąć. I rozwijajmy jakiś czar. Ty jaki? Że kichnąłem i musiałem się wysmarkać. Dobra, niedługo będziemy kończyć odcinek. Będę mógł sobie zrobić ścianko. Chodź tu. Ale muszę postawić jeszcze szybki. Oh yeah. I spojrz na to. Ma to. Tak, dobij jej z łukiem. Dobij ją. Zjedzmy sobie to. A why not? Dobra, mogę teraz wracać do miasta i... Słuchaj, pójdę do chaty Adama i się zapytam co jak. No i jestem ciekawy, czy Adam będzie i będę mógł z nim porozmawiać, bo... Jeszcze raz go nie wsypałem. To się go wsypywałem, teraz go nie wsypałem. No i bardzo to będziecie mieli trochę dłuższy odcinek, bo zapomniałem włączyć czasami, aż wtedy na samym początku. Hahaha. Dobra. Lecimy. No. Pójdźmy do domu Adama. Tak o. No jestem ciekaw. Czy on będzie. I czy będę mógł go zapytać o coś. Albo zmusić nas. Coś chwilę. Ciekawy jestem. No i zobaczę. Czy mi się coś uda, albo i nie uda. Bo ja wiadomo, że trzeba iść do jaska, ale jest ciekawe, czy mogę sobie tam pokazać, jak go nie wsypałem. Chociaż jak nie mogę będzie się kończyć odcinek, więc dojdę do Adama i pogadam z nim, bo jest w chacie, no nie? Oczywiście Kowa sam znowu chodzi. Południce? Bzdura! Nie widziałeś ich. No, zapisywanie. Nie, tutaj Adama nie ma, to jest pewne. W sumie go chaty nie oblogowałem, więc teraz będę go sprawdzić, czy nie coś wartościowego. Tak, wiem. No i czasu. No weź się to przeczytajmy tak o AI. Będę mógł Juliana to sprzedać. Będę wiedział coś o elfach, o przeznaczeniu jakichś tam pierdol. Dobra. Także mnie będę się tutaj wam... Jakże podejdę do karczmy teraz, żeby nie ganiać jak głupi.
I tam zakończę nagrywanie. Także więc będziemy się tutaj powoli żegnać. No, tyle mogę powiedzieć, bo naprawdę nie wiem, co mam do was mówić. Do moich widzów i nie widzów. Także więc. Coś mnie rwie. To cię rwie. Dobrze, także więc żegnam się tutaj z wami. Na razie, cześć.